Tadeusz Jedynak urodził się 16 stycznia 1924 roku przy Stałowicach Małych. Jako 12-letni chłopiec przyjadał już zdolności muzyczne. Wtedy to jego ojciec zrobił mu małe drewniane skrzypce, na których mały Tadeusz stawiał pierwsze kroki. Jeśli pan to... Miał przecież siostrę na Antoniowie, ciotkę Weronikę, nie? I przyjeżdżał tam. I z tego powodu tam żeśmy się spotykali. Wiesz, i... Tak, no i później trzymaliśmy Helenkę w Kumy, byłam. I był też ojciec. Elegancko ubrany, bo był w Łodzi. No i ja też tam, jak mogłam też. Takie były, wiesz, nasze takie spotkania. No malutko ojciec, cierpliwy być, cierpliwy. Źle se troszka, on od razu rozumieć, od razu w tej chwili nie będzie działać. Boże, i zapowiedzie, i ślub, wszystko było w jednym tygodniu. Nie, w dwóch. O? W dwóch tygodniach. Czy w dwóch tygodniach, no. W dwóch tygodniach, czy? No i tak właśnie się spełniło, że w ciągu dwóch tygodniach wszystko wesele zostało uwzględnione i tak dalej. Wesele. No i z jednej strony rodzice wyrazili zgodę, z mojej strony również. I my też oboje doszliśmy do wniosku. Tak. No i wesele. Mamy tam było. Tak. Było, odbyło się wesele i podczas wesela, jeszcze wesele się nie skończyło, ale opuściliśmy wesele, bo chodziło o to, że mój urlop się kończył, a muszę być, prawda, w pracy. To tak tęskniłam jeszcze bardzo za rodziną, za swoimi bliskimi, że po tygodniu czy po dwóch wybrałam się przyjechać do domu. Później takiego napotkałam, takiego fotografa, że tam tyle zdjęć jest porobionych. Mnie to nie mogę się zrobić, bo nie było kiedy tego zdjęcia zrobić. Tylko, że to było tylko moje zdjęcie, bo męża nie było, nie? To było takie smutne. Bo mi się podobała moja melodia, moja technika, no i dlatego. Dobrze. Wysadzili mnie do ministerstwa. Dobrze. I otrzymałem medal i tak dalej. No i dobrze. Przed całą publicznością. Dobrze. Jak zagram, czy coś na Kolberga, jak pójdę, bo mam zaproszenie. No to
to ja mam pół zdrowia, że idę, że jeszcze o mnie pamiętają i mam zaproszenie na Kolberga, prawda, i tam gram tak jak i wszyscy muzykanci, soliści, kapelioro. I ja biorę jeszcze udział, bo w stosunku do mnie to wszystkie te muzykanty to są młode. W stosunku do mnie, no grać, grają i tak dalej, no to się, no ale jak ja, to tym bardziej. Ja tym mam, prawda, to jest pół zdrowia mam, jak gram na Kolberga, mam zaproszenie do Kolberga. To bardzo się cieszę i tak dalej, bo spędzam ten dzień, widzę, spotykam się, prawda, ze swoimi znajomymi, muzykantami, z innymi, prawda, rozmawiamy, to nie, to jest, dla mnie to jest dużo robi. Co tam się zmieniło? Trochę? A bo patrzę, czy ta jest prawa strona, czy ta? Tam, ta chyba. Ta? Tak mi się wydaje. Tak, ale tutaj to znowu chodziło to... A, tu, tak jakby była ta. Tutaj jest na, w pisane, bo... Mm-hmm. To ta. Ta. Było dobrze. Ale nieraz to już to wszystko pominęłam, żeby nie wymawiać mu, że tam źle, tam coś. Najwyżej to tam, jakby tam gdzieś za długo poszedł tam na miasto, tam coś z kolegami, no to trochę ma tam nieraz zwracałam uwagę, że ja sama tak mnie zostawisz z dziećmi, czy Jaga, ty se pójdziesz. No to takie były takie nieraz, nie? On tam czy na mecz lubił jeździć, czy tam chodzić, no on taki był później z... Już taki był, że ma żonę, to już pewny jest, zostawi ją w domu, oj, a on to jest wolny. Tylko żeby mu ugotować i wszystko naszykować, oj, i już. O, to tak było w głowie u człowieka takiego. A mnie się wydawało, że to trochę było nie tak. Nieraz bo tam zaczęłam zwracać uwagę, że mąż to musi też być taki, się więcej się... Musi przystosowywać, liczyć się, że żona sama jest, albo tam trzeba przypilnować, czy dziecka pobawić, czy coś, a nie tak. Otrzymałem pierwszą nagrodę, pierwszą kategorię. Otrzymałem ponad wszystkich muzykantów, którzy otrzymali pierwsze nagrody, prawda, drugie pierwsze nagrody. To ja otrzymałem ponad wszystkie, pierwszą nagrodę ponad wszystkie muzykantów, solistów i kapel otrzymałem pierwszą nagrodę. Jak to przeważnie mąż to ma żonę, to on już jest taki do niej przy tego, że żona nie musi mu odmawiać tej miłości, musi być poddana już mężowi. No i to wszystko, czy to mąż, czy ja, to byliśmy ze siebie zadowoleni. No. Tak, musieliśmy się trochę i pokochać, i popieścić, i to, bo takie było życie, no. W pierwszych takich miesiącach, czy nie, czy tam jak. Lubiłam męża i podobał mi się już. Był grzeczny, dobry. Człowiek nie może powiedzieć, że o, bo człowieka życie to jest i go nie ma. Takie jest nasze życie, prawda, ludzkie na tym świecie. Witamy w trzecim dniu 18. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Laureatem tegorocznej nagrody programu Drugiego Polskiego Radia jest też pan Tadeusz Jedynak. Skrzypek z Przystałowic Małych. Witamy pięknie.
Jeden z najwybitniejszych skrzypków ludowych, urodzony w 1924 roku. Mieszka do dziś w Przystałowicach Małych, koło Przysuchy, na ziemi radomskiej. Wśród jego mistrzów byli tacy legendarni. Dobrze.